O jest, super, udało się. Dzień dobry, tu właśnie tylko musisz odwrócić, o tak, żebyśmy Byli w byli. miarę równo, Tak, pani Marto. teraz już tak. Dobrze, jesteśmy, okej, okay. Witam serdecznie. Witam panią bardzo serdecznie. Teraz już oficjalnie mogę przedstawić naszego gościa. Jest nim pani Marta Manteres. Oficjalnie pani Marto, witam i bardzo, bardzo dziękuję, że zgodziła się pani z nami porozmawiać. Jest nam naprawdę bardzo, bardzo miło. Bardzo mi miło i dziękuję oczywiście za zaproszenie. Kochani, w takim razie rozpoczynamy. Jeżeli będziecie mieć pytania do pani Marty, piszcie je w komentarzach. Postaram się je na bieżąco zadawać pani Marcie. No i będziemy słuchać odpowiedzi. Pani Marto. Pieniądze, temat uwielbiany, ale też nienawidzony przez miliony, bo w dzisiejszych czasach, kiedy niektórzy ledwo wiążą koniec z końcem, drudzy mają luksusowe apartamenty, wystawne samochody. Skąd w ogóle u pani pojawił się pomysł na to, żeby zajmować się tematem takim, jakim są pieniądze? Okej, okay, dobrze, więc tak, już wszystko tłumaczę. Ja powiedziałabym oczywiście na początku tak, że pieniądze są nienawidzone przez te osoby, które chciałyby je mieć, ale nie wiedzą, jak mają je zarobić. To tego, jak mają zarobić, jak mają w ogóle, co mają zrobić, żeby te pieniądze się w życiu pojawiły. To jest takie pierwsze, co przychodzi mi tutaj do głowy. Jak to się zaczęło? Oczywiście wszystko, co w tym momencie robię, to nie było zaplanowane, bo ja po prostu zajmowałam się zupełnie czymś innym, byłam normalną, zwykłą dziewczyną, która zaczęła szukać odpowiedzi na pytania, co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy, ponieważ te pieniądze zaczęły przeciekać mi przez palce, zaczynało mi brakować. Jak na pewno bardzo duża część ludzi się tutaj utożsamia pewnie ze mną, kredyty, pożyczki, prawda? Starałam się jakoś połączyć koniec z końcem. Wyjechałam również za granicę, wyjechałam do Londynu, żeby spłacać tam długi, to akurat było wtedy po moim mężu, więc to się wszystko skumulowało niesamowicie, że no, dzięki Bogu, że tak powiem, mój brat już był wtedy w Wielkiej Brytanii i pomógł mi, bo ten cały wyjazd, to wszystko jeszcze przed Unią Europejską, to był bardzo duży koszt, żeby można było przyjechać tam, żeby można było mieć wizę, więc ja musiałam sobie wykupić cały rok języka angielskiego, żeby po prostu dostać wizę, żeby móc przyjechać do UK i móc pracować legalnie, prawda? Tam 20 godzin part-time na tej zasadzie, bo to ja w ten sposób zrobiłam, więc jakby to był taki koszt i mój brat pomógł mi, powiedział: Marta, przyjedź do UK, tam będziesz mogła zarobić, żebyś mogła sobie po prostu spłacić te długi. Czyli tak to było. I pieniądze mi przeciekały przez palce, pieniądze uciekały, brakowało mi i wyjechałam w roku 2003 i przyszedł rok 2000 miesiące dalej, 12, 13, 14, ja pospłacałam sobie też zobowiązania, ale okazało się, że pieniądze dalej uciekają. Ja pracuję, ja mam trzy prace i ja dalej nie mam pieniędzy. I mówię, coś jest nie tak, bo to jest niemożliwe, żebym ja harowała w trzech pracach, jestem w UK, czyli niby ma być lepiej, funt niby dobrze stoi, a ja dalej pod koniec miesiąca 300 funtów. O co chodzi? I właśnie, i w którym momencie przyszła taka myśl, że nie wiem, stanęła pani przed lustrem, usiadła pani na kanapie, na łóżku, złapała się pani za głowę i powiedziała: Kurde, Marta, co ty robisz z tymi pieniędzmi, że one zamiast pięknie sobie rosnąć na koncie, to płyną ci przez palce? Jak pani Marto zaczęła pani szukać źródła tego problemu? Więc tak, oczywiście ja męczyłam się z tym bardzo długo, bo aż do roku 2017. Czyli jeżeli Kawał ktoś czasu. tutaj z was teraz ogląda i myśli: o Jezu, jak jej fajnie, jak super, że ona teraz tak ma. No, moi drodzy, to tak nie jest, bo w ogóle od momentu odkrycia, że to ja kreuję swoją rzeczywistość, jest coś takiego jak przekonania, to był rok 2012 tylko. Ja mówiłam w wielu wywiadach, że ja myślałam, że to jest tylko coś takiego, a bądź pozytywna, czyli że mam się nie martwić, mam się nie stresować, mam być uśmiechnięta, prawda? I to jest wszystko, będę szczęśliwa i wszystko do mnie przyjdzie. Także to był rok 2012, kiedy ja myślałam, że to mnie wystarczy. I dopiero 2017 to był ten moment, gdzie ja zaczęłam szukać
pytania, znaczy odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy, co zrobić, żeby pieniądze przestały mi uciekać, ale jak to się wydarzyło w ogóle, jak do tego doszło? Też wiele osób na pewno poczuje, że ma podobną sytuację i zwykle tak jest, że zaczynamy szukać odpowiedzi, kiedy już się dzieje w naszym życiu, już jest tak, że już jesteśmy prawie na dnie, już mamy tyle długów, tyle kredytów, tyle tego wszystkiego, że po prostu mamy dosyć, już mówimy, ja już nie wiem, co mam robić, już koniec, prawda? Bo tak to jeszcze trochę się podciągamy, a jeszcze, dobra, jeszcze wezmę jedną pracę, a może to, aż w końcu już mamy tak dosyć i tak właśnie było u mnie, że już miałam tak dosyć, że mówię, dobra, musi się znaleźć jakaś odpowiedź, bo to jest niemożliwe, żeby człowiek się urodził, pracował, miał długi i do grobu i koniec całego życia. Po prostu, że to jest niemożliwe, że tak jest. Więc no co zrobiłam? Google, YouTube, co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy? I wtedy właśnie zaczęłam odkrywać to, że jest coś takiego, po pierwsze, że prawo przyciągania, o którym ja już widziałam wtedy, w 2012, ale że jest coś takiego jak przekonania, że manifestuje się to, w co my wierzymy, że tworzymy swoją rzeczywistość, w ogóle jakieś takie rzeczy, to do tego 2017 to ja nie miałam pojęcia. Więc na pewno jest dużo takich osób teraz, które myśli, naprawdę to działa? Ja nie sądziłam, że prawo przyciągania ma jakiś związek z pieniędzmi, że można sobie w ogóle wszystko wymanifestować. Kompletnie nie wiedziałam tego. Tylko mówię, tylko że trzeba być szczęśliwym, czyli nie można się denerwować ani stresować i wszystko przyjdzie. I tak przez wiele, wiele lat czekałam, czekałam i nic się nie działo. I kolejna rzecz, że to nie jest tak, moi drodzy, że ja pracowałam i ja te pieniądze wydawałam, czyli to były zakupy, wiecie, cały czas, o, wypłata i ja szłam wydawać. Właśnie nie i też myślę, że dużo osób zrozumie, o co mi tutaj chodzi, że ja zarabiałam, ale okazało się, że na przykład w UK mój landlord mówi, że w następnym miesiącu rent, czyli wynajem 200 funtów powiedzmy wyżej, tak? Albo w moim mieszkaniu na przykład zepsuł się piec, albo coś przecieka, albo gdzieś tam znowu coś, albo się okazało, że też taki przypadek miałam, że pracowałam w kilku miejscach w UK i po kilku latach okazało się, że tax office w UK mówi, że ja muszę zapłacić tam 3000 funtów na przykład podatku, bo za mało mi ściągali. Rozumiecie? Nagle wychodziły takie rzeczy, ponieważ ja byłam ciągle w energii braku, czyli ja sobie mówiłam, że ja nie mam, że ciągle nie mam tych pieniędzy, co mam zrobić, żeby mieć. Cały czas było, że nie mam, więc pojawiało się to w moim życiu na tej zasadzie, że właśnie nie, że ja wydawałam, tylko tutaj landlord, tu, że mam zapłacić tyle podatku i jak to wygląda w UK sprytnie, moi drodzy, to nie jest tak, że tam za 3 miesiące zapłacisz czy coś, tylko po prostu zaczęli ściągać z mojej wypłaty, automatycznie ściągają z mojej wypłaty. Czyli to nie było, czy ja chcę, czy ja nie chcę, tylko po prostu zaczęli mi z mojej wypłaty automatycznie ściągać, czyli firma, w której pracowałam, dawała mi po prostu mniejszą wypłatę. Ja mówię, no i wiecie, i to właśnie tak wyglądało, że ja poprzez to, jakie miałam ograniczenia, te moje przekonania, manifestowałam sobie to wszystko i z każdej strony ja pracowałam, tu mi zabierali, tu mi zabierali, tu się coś stało, tu mi zabierali, ja mówię, Boże. I tak to po prostu wyglądało. I wtedy powiedziałam, czyli masz czas na zmianę. Można powiedzieć, Pani Marto, że było to takie błędne, zamknięte koło, dosłownie tak. Żyjesz tym, czym się karmisz. I tak samo było z pieniędzmi, tak. Bo ludzie chcą zarabiać. Ba, teraz widziałem niedawno w komentarzu osobę, która napisała nam, rozumiem doskonale to, o czym Pani Marta mówi, mam 5 prac, a jakoś nie mogę tych pieniędzy zaoszczędzić. Tak. Ludzie marzą o tym, żeby opływać w luksusy, no ba, marzą o tym, żeby, nie wiem, wlegiwać się teraz na plaży Copacabana w Brazylii, w ciepłych krajach. Ale wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że droga do sukcesu jest okupiona wielkim, wielkim cierpieniem, poświęceniem, ciężką pracą, setkami wyrzeczeń, ale też odpowiednim gospodarowaniem zdobytymi środkami. I teraz, Pani Marto, jak znaleźć w finansach, w pieniądzach ten złoty środek na to, żeby zarabiać, oszczędzać, ale też realizować swoje pragnienia i marzenia? Okej, więc tutaj muszę sprostować taką rzecz, bo tutaj Pan powiedział, że to są wyrzeczenia, to jest cierpienie, ciężka praca i tak dalej. I teraz powiem tak, że to jest jakby
według mnie to jest mylone, bo tu chodzi o to, że nie tak jak też mówią sportowcy, ciężko pracują, prawda? Nie o to chodzi, tylko jest tak, że dojście do sukcesu, do tego, co chcemy, wymaga od nas systematyczności, konsekwencji, działania, nie poddawania się. I to jest to, co jest największym problemem ludzi, bo ludzie chcą łatwo, żeby było szybko, żeby było już. Tymczasem nie ma czegoś takiego, że droga do sukcesu, czy właśnie do tych dużych pieniędzy, to jest tak, że jest tak prosto, od razu pomyślimy i już jest. Nie. To jest po prostu taka sinusoida, ok? Raz jest tak, ale my poprzez wzmacnianie siebie, czyli my mówimy sobie, dam radę, nie poddam się, uda mi się, czyli nie możemy w siebie zwątpić, czyli tak jak sportowiec, kiedy startuje, to on nie może startować z myślą, że on przegra. On musi startować z myślą, że on wygra, no bo po co ma w ogóle biec? Przecież to jest bez sensu. Zgadza się? Więc jeśli zaczynamy coś, to mamy w głowie mieć tą wizję, że my wygramy, a nie, że my przegramy, a nie, że nam się nie uda. Czyli jeżeli ja startuję z czymś i myślę, że nie dam rady, mnie się nie uda, mnie to nie wyjdzie, po co to w ogóle robić, to ja w ogóle nie mam co zaczynać. Więc to jest to, co ja bym określiła, że nie, że ciężka praca, tylko ta wytrwałość, to dążenie do celu, ustalenie sobie tego celu i że na przykład powiedzmy, chcę zarabiać, nie wiem, 20 tysięcy złotych miesięcznie, tak? I choćby nie wiem co, ja to osiągnę. Zrobię wszystko, żeby to się wydarzyło, prawda? I mogą mi wszyscy mówić po drodze, że ja nie dam rady, że to jest niemożliwe, że ja nie mam wykształcenia, że w Polsce się nie da i tak dalej. Ale to ja muszę wierzyć, że mnie się uda. Więc to jest to. I teraz bardzo ważne jest popatrzeć na to, co myślimy o sobie, o pieniądzach przede wszystkim. Co myślimy o pieniądzach, co myślimy o zarabianiu. Czy właśnie tylko ta ciężka harowa, czy może można zarabiać łatwo i przyjemnie. Co mam na myśli poprzez łatwo i przyjemnie? Nie mam na myśli granie w totolotka, nie mam na myśli takich rzeczy, bo to jest, wiele osób mówi, to osoby, które mają, są w stanie umysłu osoby po prostu, która nie ma pieniędzy, szukają tego, widzicie, tego łatwego rozwiązania. Żeby mieć pieniądze, muszę zagrać w totolotka. Nieprawda, pieniądze można zarobić spokojnie, tylko o co chodzi? My musimy znaleźć coś, co chcemy robić, co jest naszą pasją, i coś, co pomoże drugiemu człowiekowi, tak? Czyli dajemy coś drugiemu człowiekowi. Mamy, i oczywiście, najlepiej jest, jeżeli będziemy mieć jakąś firmę, jakiś swój biznes, bo jeżeli mówimy o dużych już pieniądzach, to wiadomo, że to jest tutaj potrzebne. Ale zaczynamy od samego początku, od naszych przekonań. Co ja myślę o sobie, o pieniądzach, o zarabianiu, o ludziach bogatych, też bardzo często to mówię, że jeśli myślisz, że ludzie bogaci są tacy i tacy wredni, oszuści itp., nie będziesz osobą bogatą, bo nie będziesz chciał stać się taką osobą, prawda? Czyli podświadomość będzie nas prowadziła zupełnie gdzieś indziej, bo nie chcemy taką osobą być. Więc nie krytykujmy ludzi, którzy mają sukces, a uczmy się od nich, bo oni wiedzą coś, czego my nie wiemy, prawda? I też skąd będziemy wiedzieć, że nasza sytuacja finansowa nie jest ok. Popatrzmy na nasze konto, popatrzmy ile zarabiamy, popatrzmy ile nam zostaje, zwróćmy na to uwagę. Jeżeli jesteśmy zadowoleni, super, czyli jest ok. Natomiast jeżeli nie jesteśmy zadowoleni, to znaczy, że mamy właśnie te nasze myśli, przekonania niesprzyjające, które nas trzymają w tym miejscu i trzeba się temu przyjrzeć i zmienić na wspierające. To jest dokładnie to, co ja zrobiłam. Stworzyłam jakby nowy obraz siebie, swojego życia, co myślę o pieniądzach, o biznesie, o sukcesie i tak dalej, o życiu, o ludziach. Poruszyła Pani bardzo ważną rzecz. Zrobimy mały przerywnik, ja tylko odpowiem użytkownikowi Karamba 4. Witam, długo będzie trwać live. Nie wiemy, planujemy umownie godzinę, ale kto wie, może będzie dłużej. Słuchajcie, przypominam, jeżeli macie jakieś pytania do Pani Marty, zadawajcie je w komentarzach, ja będę czytać, Pani Marta postara się na nie odpowiedzieć. Wracając do naszego wywodu na temat... Przepraszam, że przerwę na sekundkę. Rozumiem, że ten live będzie zapisany, czyli tak jak tutaj ktoś pyta, że będzie można wrócić do niego. Jasne, dokładnie tak. Będzie zapisany. Będzie zapisany. Wracając, Pani Marto, do naszego wywodu, poruszyła Pani mega ważną rzecz, mianowicie zwróciła Pani uwagę,
uwagę na to, że wszystko leży w naszej głowie, w naszej podświadomości. I chciałbym zapytać, my Polacy niestety żyjemy w takiej traumatycznej świadomości przeżycia od wypłaty do wypłaty. Jak się tego pozbyć? Bo bardzo często wśród znajomych, wśród rodziny słyszę właśnie, a bo ja żyję, wiesz, od wypłaty do wypłaty, moja rodzina tak samo żyje od wypłaty do wypłaty, albo też bardzo często, co jest zgubne i niebezpieczne, korzystamy z chwilówek, no, które później rujnują nam nasze zdrowie, nasze życie, zabierają niekiedy dorobek naszych rodziców. Przecież to jest złe. Jak pozbyć się, Pani Marto, takiego złego myślenia i takiego złego podejścia do takich rzeczy? Okej, więc tak, przede wszystkim prawda jest taka, że my jesteśmy programowani przez media, przez telewizję, przez radio, przez to, co chłoniemy każdego dnia. Więc zwróćcie uwagę, że nawet jeżeli oglądacie telewizję, czy to będą reklamy, kup taniej, tu taniej, nie wydawaj tyle, pożyczka, prawda, wszystko idzie w tym kierunku, żeby pokazać nam, że mamy mało, że zabraknie, oszczędzaj. To mają po prostu wszędzie reklamy, czyli my jesteśmy programowani na brak, że tych pieniędzy nie ma i nie będzie. I ludzie przez to jakby są straszeni, prawda? I jeżeli my się otaczamy cały czas tym, a tak jest, tak większość ludzi ma, to my wyrastamy później z przekonaniem, że jest to prawda, że po prostu nie zarobię, że jest ciężko zarobić na mieszkanie, że muszę wziąć kredyt, że w ogóle nie wystarczy mi, czyli co się dzieje? Wchodzimy w energię braku. I jeżeli tak jak ja wtedy, cały czas w UK, mówiłam, że nie mam, bo to było moje podstawowe przekonanie, nie mam. Czyli co ja robiłam? Nie mam, nie mam, jest ciężko, trudno, nie dam rady, ile jeszcze mam pracować, żeby zarobić, pieniądze mi uciekają. Czyli to było moje przekonanie. Więc ono się w moim życiu realizowało. Więc skoro się realizowało, tych pieniędzy mi brakowało. I teraz, jak mi brakowało, no to co? Skoro ich nie mam, tak, i ja nieświadoma tego, co robię, nieświadoma w ogóle. Bo tutaj, kochani, większość ludzi jest w ogóle nieświadoma, tak jak ja. Ja też nie wiedziałam, że ja to robię sobie. Ja nie miałam pojęcia o tym. Dopóki po prostu pewnego dnia nie zaczęłam szukać odpowiedzi na pytanie, okazało się, że to ja sama wysyłam taki sygnał, no i wiadomo, no dzieje się to, co mówię. Więc tutaj, w momencie, kiedy jesteśmy w tej energii braku i nie mamy tych pieniędzy, nam brakuje, szukamy, bierzemy na kartę kredytową, chwilówki, ja to samo wszystko przeżyłam. Ja też miałam na drzwiach przyklejone, słuchajcie, proszę zapłacić to i to. Też, ja, także naprawdę ja potrafię wczuć się w sytuację osoby, która tych pieniędzy nie ma. Nie ma tak, że byłam biedna, że nie miałam co jeść, takiego czegoś nie było, ale byłam w tych długach i musiałam po prostu wyjechać do UK, żeby to spłacić i dopiero nauczyłam się później tego myślenia, ale zobaczcie, dopiero 2017. Dopiero wtedy i zmiana tych przekonań, tego wszystkiego, tego, co ja myślę, te wewnętrzne konwersacje, tego kontrolowania, co ja robię, kiedy płacę, kiedy z kimś rozmawiam, co ja czytam, co ja oglądam, to wszystko zajęło mi 2 lata. 2 lata codziennej po prostu pracy z notesem i tak dalej, żeby z tego wyjść. Więc dopóki my nie dokonamy tej zmiany, tak, czyli nie odkryjemy tych przekonań, co ja sobie codziennie mówię, czy ja mam, czy ja nie mam, czyli jakby trzeba troszeczkę ignorować tą naszą rzeczywistość tutaj, bo to na tym polega. Prawo przyciągania to jest po prostu, wszystko jest energią, tak? Czyli to, co my myślimy, wysyłamy, tak najłatwiej powiedziawszy, to, co myślimy, czujemy, wysyłamy i dostajemy z powrotem. Czyli jeżeli ja będę narzekać, będę mówić, że mi ciągle brakuje, ja cały czas dostaję to samo, więc my musimy przerwać to. My musimy przerwać to błędne koło i zacząć myśleć i mówić to, co my chcemy, żeby ta zmiana nastąpiła w naszym życiu i ona się pojawi. Trzeba po prostu wytrwać. Ale tak to wygląda, więc tutaj są dwie rzeczy, że właśnie zapędzamy się w to błędne koło, rozkręcamy momentum, że nie ma, że jest trudno, że jest ciężko, mówiąc to sobie, no bo nie wiemy inaczej, nie wiemy, że sami to sobie robimy i to się tylko zwiększa dotąd, dopóki nie powiemy stop, ja chcę zmienić to myślenie. Gdy zaczynamy systematycznie nad sobą pracować, zaczynają się powoli pokazywać rzeczy, które nam potwierdzają, o, idę w dobrym kierunku. Czyli sytuacja powoli zaczyna się po prostu odwracać. I tak, tak to trzeba robić, nie można się nigdy poddać. Dlatego ci ludzie, którzy mają pieniądze, mają ten sukces,
Oni nie mają myślenia, że nie ma, że jest ciężko, że jest trudno, że nie dam rady, nie mam pieniędzy, inflacja, co ja teraz zrobię, nie przeżyję, bankructwo. Nie, oni mają w drugą stronę. Dam radę, jest, zawsze mam, a jak teraz nie mam, to zaraz się pojawi. Czyli oni patrzą optymistycznie, dlatego moje myślenie zmieniło się na optymistyczne. W drugą stronę zupełnie. Mamy pierwsze pytanie od Muszka Tatu. Co jeśli ja staram się przekuć w złoto rzeczy, a partner w to nie wierzy i ciężko mi go przekonać do tego? Czy to też oddziałuje na mnie? Okej, więc to jest tak. Przede wszystkim zawsze jest tak, że ta najmocniejsza energia wygrywa. Czyli co? Jeżeli ja staram się zmienić siebie, ale biorę do siebie to, co partner mówi, czyli ja się tym przejmuję, to automatycznie jak byłam szczęśliwa, tak jestem taka teraz. Więc ja muszę siebie wzmacniać w jakiś sposób. Dam radę, wiem, że to działa, uda mi się, mam swój cel, idę do przodu. Nie słucham nikogo, czyli już wrócę do tego. Słuchajmy rad osób, które osiągnęły to, co chcemy mieć. Pamiętajcie, to jest jedna podstawowa rzecz. Nie mama, babcia, ciocia, koleżanka, czy ktoś tam po prostu, kto nie ma pieniędzy, nie ma firmy i wam mówi, zwariowałaś, co ty robisz, czy zwariowałeś, czego słuchasz. Popatrzcie na życie tej osoby, czy chcecie mieć takie samo życie. Dlatego właśnie są mentorzy, dlatego są osoby, czy książki ludzi, którzy mają te sukcesy, którzy mają pieniądze, uczymy się od ludzi, którzy osiągnęli to, co my chcemy mieć, bo oni wiedzą, jak tam dojść, oni już tam są. I ja robiłam dokładnie to samo. Więc dlatego zwróćcie na to uwagę. Więc w tym momencie ja pracuję nad sobą i ignoruję, co mój partner mówi. I teraz albo partner pójdzie za tobą, albo po prostu nie pójdzie. Ale to nie ma sensu przekonywać nikogo na siłę. Druga rzecz, partner czy ktokolwiek, jeżeli nie wierzy na początku, jeśli ty pracujesz nad sobą, zaczynają się u ciebie zmiany. Ta osoba zobaczy i powie, o Jezu, to faktycznie działa. Więc dlatego nie, na siłę nie przekonujemy. Potem tylko jest, jak ty to zrobiłaś? Ja też tak mam. Ktoś mi mówi sprzed wielu, wielu lat, moi znajomi, jak ty to zrobiłaś? Ja mówię, no jak ja to zrobiłam? Przecież ja już 5 lat ci mówię, co ja robię, tak? Więc są osoby, które widzą, bo mnie pamiętają z tych wcześniejszych czasów i widzą, że ja mówiłam, nie, ja tutaj nie idę, nie, ja nie idę na tą imprezę. Ja siedziałam i po prostu od rana do nocy, książki, szkolenia, pisałam afirmacje, bo ja byłam tak zdeterminowana. Nikt mnie z tego nie mógł wybić. Ani moja mama, ani nikt. Mama mówiła do mnie, dziecko, ale wróć do Polski, ale pójdziesz na etat, jesteś wykształcona, znasz języki. Ja mówię, mamo, nie, zaufaj mi. I dzisiaj mama mówi, no miałaś rację. Także wiecie, na pewno tak będzie w waszym przypadku, jeżeli tylko wytrwacie. Nie słuchamy, nie przejmujemy się, absolutnie. Mamy kolejne pytanie, Pani Marto, tym razem top rankingi pytają, kto jest Pani mentorem? Ja mam bardzo dużo mentorów, więc tak ciężko określić, nie uczę się od nikogo w Polsce. Jakoś nie znalazłam nikogo takiego w Polsce. Zresztą ja mieszkałam w Londynie wiele lat, więc wszystko, co robię, jest po angielsku bardziej, także nawet nie szukałam. Zresztą nie pojawił się nikt taki według mnie, ale wiele osób, których ja słuchałam, bardzo sobie cenię Katrinę Root. Katrina Root to jest Australijka, od której zakupiłam pierwsze szkolenia, najpierw słuchałam darmowych, później zakupiłam pierwsze za $90, gdzie mogłam sobie pozwolić na te $90. Po zainwestowaniu tych $90, po roku czasu mogłam zainwestować chyba prawie $800 rok później w jej szkolenie. Więc zobaczcie, w ciągu roku czasu, jak zmieniła się moja sytuacja, czyli kiedy nie mogłam kupić szkolenia płatnego, słuchałam, chłonęłam wszystko, co mogłam, co było za darmo, YouTube, książki, czyli to nie jest tak, że ktoś, o nie stać mnie dzisiaj na mentora, czy na jakieś szkolenie, to się nie da. Da się. Ja na moim YouTube, kochani, czy w grupie Pokochaj Pieniądze, nagram 87 praktycznie godzin za darmo i słuchając tego, czy to jest za darmo, słuchając tego, stosując, co ja mówię, spokojnie zarobicie dużo pieniędzy, będzie was stać i na moje szkolenia, na szkolenia innych osób, więc z darmowej wiedzy też się da. Także nie ma tak, że o, Marta, ale ja nie mogę jeszcze tego kupić. Zawsze mówię, słuchaj moich darmowych, więc ja robiłam to samo. Także zainwestowałam i już później coraz więcej, więc Katrina Root, a z takich najbardziej podstawowych też Amanda Francis, ona jest bardzo fajna, ale doktor Joe Dispenza, Bob Proctor, fantastyczny, tak?
z takich osób bym powiedziała, to chyba takie najbardziej podstawowe, bo jest dużo też biznesowych, tak? Więc tak bym powiedziała, że te takie najbardziej podstawowe, powiedziałabym, osoby, znajdziecie też ich rzeczy na YouTube, mają swoje szkolenia. Oczywiście każdy, powiedziałabym tak, ta osoba, której słucham ja, ten mentor, którego słucham ja, może nie być dobry dla ciebie. Są różne osoby. Dzisiaj dostałam wiadomość, że o Marta, ale jednak ciebie się słucha najlepiej. Nie, ja jej nie mogę słuchać. Musicie odnaleźć swoją osobę. To nie jest powiedziane, że będziecie słuchać, nie wiem, Katryny, Amandy i one wam przypasują, czy tam Melanie, Ann Layer też, czy wam przypasują. Może być zupełnie ktoś inny, bo to wy będziecie czuć to taki connection, prawda, czyli to nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. To takie, nie wiem, połączenie flow z tą osobą, czy jakoś tak, że... Flow. Flow, no flow, tak. Że chcecie tej osoby słuchać, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo indywidualne, ale jest mnóstwo książek też w języku polskim, jeżeli chodzi o pieniądze. Naprawdę, słuchajcie, Google, YouTube, co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy? Ale myślę, że ja to tak prosto zrobiłam i tłumaczę, że zebrałam tą całą moją wiedzę z tych lat, 11 już, i złożyłam to po prostu w całość, w taki prosty sposób, krok po kroku, bo ja zdaję sobie sprawę, że jest często bardzo trudno słuchać niektórych osób, bo tłumaczą w sposób skomplikowany, albo nawet te książki są tak napisane czasem, że ciężko zrozumieć. I ja sobie sama to tłumaczyłam w mojej głowie, o co tej osobie chodzi. Aha, to chyba tak, no to spróbujmy, tak? Oczywiście Neville Goddard, no na pewno osoby, które mnie znają. Książki Neville'a Goddarda bardzo, bardzo, bardzo polecam. Abraham Hicks oczywiście również. Także tak. Pani Marta, rezonować, mamy... to jest to słowo. Rezonować. Rezonować. Pani Marto, mamy kolejne pytanie, myślę bardzo osobiste i pani też ze swojego doświadczenia będzie, myślę, umiała na nie odpowiedzieć. Aya Lifestyle Fan pyta, jaki mieć mindset w czasie rozwodu? Walczę z nim o pieniądze, nie chcę być w energii braku, ale to jest coś, co mi się po prostu należy. Okej, okay, więc słuchajcie, to jest tak. Jeżeli ktoś jeszcze mnie nie zna i nie słuchał moich nagrań, nie słuchał tego, czego uczę, to naprawdę serdecznie zapraszam YouTube Marta Manterys, grupa Pokochaj Pieniądze, tak samo. My musimy wejść w energię pieniądza. Co to oznacza? Musimy żyć przede wszystkim w stanie życzenia spełnionego, jak to mówi Neville, czyli jakbym się czuła, gdybym była już po rozwodzie, i gdybym miała wypłacone wszystkie pieniądze. Czyli idziemy do sceny końcowej i żyjemy jak ta osoba, która to ma, a nie, że my walczymy, denerwujemy się, wkurzamy, bo to są niskie wibracje, to jest cały czas energia braku, taka walka, frustracja, zmęczenie, bo sobie mówią, o Jezu, ile jeszcze? Nie, trzeba odpuścić. My decydujemy, czego ja chcę, rozwodu i chcę, żeby mi zapłacono to, co i co. To i to, prawda? I teraz ja się nie denerwuję, nie stresuję, nie wkurzam, bo to powoduje, że jestem na niskich wibracjach i to przyciąga mi zupełnie inne rzeczy i nie mogę spać. Nie o to chodzi, tak? Tylko skupiam się na tym, czego ja chcę. Rozwodu, żeby nie wypłacono. Jakbym się czuła, gdybym za tydzień usłyszała na rozprawie, że dostaję to i jest rozwód. Fantastycznie, spokojnie, zrelaksowana, nie stresuję się, super. To są te uczucia, które muszą nam towarzyszyć. Bo te uczucia gniewu, złości i desperacji to są uczucia, które towarzyszą nam, kiedy nie mamy tego, czego chcemy. Czyli idziemy w przeciwnym kierunku. Po prostu trzeba się nauczyć tej techniki. Ja tego uczę i to nie jest naprawdę. Jeżeli zrozumiecie ten proces, to wam kliknie i będziecie po prostu manifestować tak. To jest tylko kwestia zrozumienia, jak to działa. Nie idziemy pod prąd, bo my nie mamy iść pod prąd. Kiedy się wkurzamy, denerwujemy, my idziemy pod prąd, a mamy iść z prądem rzeki. To ma być właśnie ten flow. Ten prąd, właśnie, a propos tego prądu, płynięcia wraz z prądem rzeki, pani Marto, na co stawia pani w edukacji pieniężnej swoich podopiecznych i tych, którzy zwracają się do pani o pomoc w dziedzinie: pani Marto, ratuj, mam problem z gospodarowaniem swoimi pieniędzmi. To znaczy tak, bo tutaj znowu gospodarowanie dla mnie to będzie
troszeczkę wejście w jakby taką energię braku. Tak samo jak słowo oszczędzanie, według mnie wchodzimy trochę w energię braku, bo ja skupiam się raczej na słowie odkładanie na przykład na nasze cele, ale pierwsza podstawowa rzecz to jest to, że musimy posprzątać swoje przekonania, które mamy na temat pieniędzy, zmienić je na pozytywne. Często podaję takie ćwiczenie, napisz na kartce u góry pieniądze. Co myślę o pieniądzach? Po lewej wyjdzie, że mi zawsze brakuje, muszę ciężko pracować, nie daję rady, w tej pracy nigdy nie zarobię, tylko biznes da mi pieniądze, a nie mam biznesu, nie mam pomysłu, tak? Idziemy w drugą stronę, tak? Przede wszystkim to, co mam dzisiaj ja, zaczęło się od prostej afirmacji. Mam, chyba wtedy było ekstra albo 1000 dolarów na miesiąc, albo 5000 zł na miesiąc. To było to. To się zaczęło od tego. Czyli pierwsza podstawowa rzecz, nie jak ja będę mieć te pieniądze, skąd ja je wezmę, gdzie je zarobię, jak nas w ogóle nie interesuje. Pierwsza podstawowa rzecz to jest, decydujemy, czego chcemy. Zarabiam 10 tysięcy miesięcznie z łatwością, zarabiam 20 tysięcy, każdy wybiera swoją kwotę, czy tam 50 i tak dalej. Oczywiście ja też tłumaczę, żeby te kwoty nie były od razu, mam dzisiaj 5 tysięcy, a chcę 50, prawda? Bo to jest coś takiego, że nasz umysł musi uwierzyć w to. I on będzie zaraz nas pytał, no ciekawe, mam 5 tysięcy, a chcę 50, ciekawe skąd? Zaraz będą te pytania. Chcemy tego uniknąć, tylko robimy to stopniowo, troszeczkę, po troszkę, 5 tysięcy, 6 tysięcy, prawda? Zaczyna się to pojawiać. 8, 9, będziemy czuć, prawda? Że okej, czy ja wierzę, że to jest możliwe? Tak, wierzę. Czyli widzicie, afirmacja, zarabiam i tyle, tyle i tyle pieniędzy, zawsze mówię, dodajcie w łatwy sposób, bo my nie chcemy pracować 24 na dobę, na trzech zmianach i w ogóle, to w ogóle nam nie o to chodzi. Dużo ludzi tak pisze, Marta, mam pieniądze, ale pracuję od rana do wieczora. No więc właśnie, pracuję lekko i przyjemnie. Robię coś, co sprawia mi przyjemność i zarabiam pieniądze. My poprzez określenie, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie, po prostu sobie to wszystko tutaj pięknie manifestujemy, ale nie mamy się poddać temu, co niby nam daje życie, co niby jest w naszym mieście, gdzie niby mogę pracować, tylko najpierw muszę zdecydować, czego ja chcę. Więc to jest to, czyli wypisujemy sobie po lewej nasze przekonania i zmieniamy je po prostu na pozytywne, czyli po prawej stronie, czyli zupełnie w coś innego. I teraz kwestia właśnie tego gospodarowania, czy tam, tak tutaj jest często słowo oszczędzanie i odkładanie. O to chodzi, kiedy my wejdziemy właśnie w tą energię pieniądza, w sensie, że ja zaczynam czuć, że mam, to poprzez my generujemy pieniądze, przyciągamy pieniądze poprzez uczucie mam, a są nam zabierane poprzez uczucie nie mam. Więc jako, że nasz umysł nie jest w stanie odróżnić, co jest prawdą, a co nie, używając naszej wyobraźni, my możemy sobie wizualizować, jakbym się czuła, gdybym. Jakbym się czuł, gdybym miał dzisiaj 20 tysięcy na koncie. Jakbym się, zawsze zamykamy oczy, może to być przed snem, jakbym się czuła. To jest to uczucie, które nas interesuje, tak? I idziemy z nie mam na mam. I kiedy wytrwamy, zaczynamy po prostu mniej zauważać, że jeszcze ta wypłata tak nie wygląda, ale żyjemy już jak ta osoba i zaczynamy w ten sposób po prostu generować. Więc kiedy jesteśmy w energii pieniądza, to pieniądze przychodzą i my spokojnie możemy sobie je odkładać. Bo też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oszczędza osoba, która jest w braku, bo muszę oszczędzać, żeby mi nie wystarczyło, nie mogę wydawać za dużo, żeby mi nie wystarczyło, muszę dobrze gospodarować pieniędzmi, żeby mi nie wystarczyło. Czyli co się dzieje? Wysyłam sygnał, że kiedyś może zabraknąć, więc ja muszę oszczędzać. Ja nie jestem przeciwko temu, bo ja nie mówię, że my mamy, słuchajcie, wyjść i kupować dzisiaj wszystko. Nie o to chodzi. Tylko kiedy jesteś mocno w tej energii pieniądza, one do ciebie przychodzą, ty sobie je spokojnie odkładasz i ich więcej przychodzi niż wychodzi. I teraz dla porównania, co kiedyś też mówiłam w niektórych wywiadach, że ja w Londynie, kiedy zarabiałam, też rzuciłam się na to, o, funt 7,25 czy coś takiego. I kiedy przyjeżdżałam do Polski, to ja leciałam do sklepów i po prostu do koszyka wszystko. I moja mama tylko chodziła za mną i mi to wyciągała z tego koszyka. Mówi, po co ci to? Bo ja chcę to, bo ja chcę to, bo ja chcę to, bo ja chcę tamto. I to było na zasadzie dalej energii braku. Dlaczego? Bo ja mówię, kupię teraz, bo potem mogę nie mieć na to pieniędzy. Czyli zobaczcie, ile osób na pewno coś takiego ma, że kupuje szybko, po prostu chce to i to i to i to. I pod koniec miesiąca tych pieniędzy nie ma. To dalej jest energia braku. Kupuję teraz, bo potem muszę zabraknąć. Natomiast osoba, która z
jest w stanie umysłu osoby, która pieniądze ma, one zawsze przychodzą, zarabiam, rozkręcam to momentum, ona zaczyna inwestować. Co mogę zrobić, żeby zarobić więcej? A nie, że okej, dobra, idę sobie nakupuję 20 sukienek. Ja dzisiaj wydaję mniej na takie rzeczy, w sensie, że nie mam takiej potrzeby, że dobra, okej, zarobiłam, to teraz idę, nakupuję sobie 20 butów, 10 torebek, nie wiem, 5 samochodów. Nie myślę w ogóle o tym. Zupełnie mam inne myślenie niż wcześniej. Czyli tu odróżnimy osobę w braku, osobę w energii pieniądza, bo osoba, która czuje się na bogato, ona chce inwestować. Czyli jak pieniądze mogą zrobić pieniądze? Jak ja mogę zarobić? Co mogę zrobić? Jaką firmę mogę otworzyć? Czym mogę się zająć? Jaki produkt, jaką usługę mogę zrobić? Jak jeszcze mogę to rozszerzyć? To myślenie idzie zupełnie w innym kierunku. Natomiast tutaj, jeżeli ktoś dostanie raz i on dalej jest w energii braku, o Boże, kupię to, bo za chwilę nie będzie, to te pieniądze przychodzą i się rozchodzą. Przychodzą i się rozchodzą, bo ta osoba czuje, że ona, o Jezu, nakupuje teraz, bo kurczę, za chwilę może mi zabraknąć. Więc to są dwa różne rodzaje myślenia. Osoba biznesu, osoba sukcesu, zwróćcie uwagę na wszystkich, którzy mają biznes. Oni myślą, jak ja mogę zarobić więcej, co jeszcze mogę zrobić i inwestują w różne rzeczy. To jest właśnie podstawowa różnica, słuchajcie. Mamy kolejne pytanie, Pani Marto, tym razem w kontekście manifestacji kwotą pieniężną. Paula Ewa z G pyta, a można manifestować dla kogoś, na przykład mąż w nowej pracy zarabia lekko i łatwo 25 tysięcy miesięcznie? Oczywiście, że tak. Jasne, że tak. Pewnie, że tak. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Pani Marto, pytanie ode mnie tym razem. Prowadzi Pani grupę wsparcia na Facebooku, o której Pani wspomniała. Z jakimi problemami, sytuacjami życia codziennego zmierza się Pani, obserwując jej członków? No bardzo dużo osób jest tej energii braku, czyli bardzo dużo osób takich, które nie mają, są zestresowane, nie wiedzą, co zrobić, czyli przychodzą do mojej grupy osoby, gdzie jest większość takich ludzi mamy w Polsce, to jest 95% społeczeństwa, powiedziałabym, że nie ma, jest ciężko, trudno, pracuję na etacie, co mam zrobić, albo mam długi, mam kredyty, pożyczki, jak mam z tego wyjść. To są takie podstawowe rzeczy, ja bym powiedziała, że to jest podstawa. Czyli co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy? I teraz bardzo ważna rzecz, o której chcę też powiedzieć, to jest wdzięczność. To jest, jak możemy wejść właśnie w tą energię pieniądza, tu chciałam to podkreślić, poprzez bycie wdzięcznym za to, co mamy. Ponieważ będąc w energii braku, nie jesteśmy wdzięczni, no bo mówimy sobie, za co ja mam być wdzięczna, jak ja jestem na minusie, za co mam być wdzięczna, jak mam kredyt, za co mam być wdzięczna, jak mam raty, za co mam być wdzięczna, jeżeli jestem w tej pracy, a po prostu zarabiam już 10 lat tyle samo, za co mam być wdzięczna, prawda? I to jest to, że tutaj wpędzamy się jeszcze bardziej w to, że tego nie ma. Natomiast poprzez wdzięczność, czyli zaczynamy zauważać to, co do nas przychodzi, i zaczynamy być wdzięczni i dziękować za to, co już mamy. Czyli nasza uwaga w tym momencie idzie z tego, że nie mam i dlaczego nie mam i jestem tak wściekła, czemu nie mam, czyli widzimy, że niskie wibracje to nie są te emocje, które nam cokolwiek dobrego przyniosą, tylko raczej ona mówi, ona się czuje tak, ona mówi, że nie ma, jeszcze bardziej wściekła, dajmy jej jeszcze więcej powodu, żeby tak się czuła. Natomiast kiedy ja jestem wdzięczna, to wysyłam sygnał, o, ona jest zadowolona, dajmy jej więcej tego, żeby miała więcej powodu do bycia wdzięczną. Więc jeżeli ja jestem wdzięczna za tą pracę dzisiaj, mimo że to jest tylko 3000, to ja mam większe szanse na co? Że dostanę podwyżkę, że pojawi się inna praca, że pieniądze z innych źródeł zaczną przychodzić. Czyli dziękuję za to, co mam. Kiedy dziękuję, wysyłam sygnał, ja mam, dziękuję, a nie, nie mam. Widzicie? I to jest klucz. Jeśli mówisz nie masz, zabierane. Mam, dostajesz więcej. Dlatego musimy rozpocząć od małych rzeczy. Droga do miliona zaczyna się od jednej złotówki, a nie, że nagle milion od jednej złotówki. Dziękuję za złotówkę, dziękuję za 10, dziękuję za 100. Ja do dzisiaj to robię. Dziękuję za 100 tysięcy, za 20, za 50 i tak dalej. Ale ja zaczęłam, słuchajcie, od małej kwoty. Ja nie zaczęłam, dziękuję za milion, kiedy miałam 10 tysięcy.
To jest za dużo dla mojego umysłu. Ja nie myślałam, chyba do roku 2021 mi się wydaje, że w ogóle mogłabym powiedzieć, że jestem milionerką. Jakby w ogóle ani nie potrzebowałam, ani nie miałam takich celów. Po prostu no, ja chciałam, żeby moje życie się poprawiło. A dopiero stopniowo, jak wszystko zaczęło pięknie działać, to po prostu ja doszłam do tego, wow, ale ja wierzę, że to jest możliwe, ale ja wierzę, że ja mogę więcej, bo to jest to, czy wierzysz, prawda? Ale podstawowa rzecz to jest właśnie to, żeby być wdzięcznym za to, żeby być wdzięcznym za to, co my mamy dzisiaj. Okay? Tutaj ktoś pisze, od samego manifestowania będzie się zarabiać kupę kasy, no bzdura. Przepraszam bardzo, Natka, ale muszę ci powiedzieć, że czy chcesz, czy nie, manifestujemy 24 na dobę, czy jesteś świadoma tego, czy nie. A czy chcesz to robić świadomie, czy też po prostu, żeby żyć, jak to się mówi, na autopilocie, no to już jest decyzja kogoś, prawda? Własna. Można samemu to robić, a można pozwolić, żeby życie robiło wszystko za nas. Pani Marto, mamy kolejne pytanie, tym razem od Karolka Wins. Prosi o polecenie audiobooków, książek, autorów w tematyce skutecznego manifestowania bogactwa tudzież dobrobytu. Więc tak. U mnie na moim profilu wyróżniony, tam są polecajki, można sobie zobaczyć. Jeżeli chodzi, ja powiem tak szczerze, że moje life'y są fantastyczne, więc jeżeli ktoś nie ogląda, to polecam, bo ja tłumaczę super. Pojawi się książka, książka już jest napisana, więc będzie napisana w bardzo fajny sposób, czyli będzie to też moja książka. Natomiast no tak typowo, żeby powiedzieć, słuchajcie, jest książek mnóstwo, ale na pewno od podstawowych Abraham Hicks, Ask and It Is Given, czyli nie wiem, Boże, jak to jest tłumaczone na polski u nas, jest ta książka Abraham Hicks i Esther Hicks. Poproszę, aby będzie ci dane chyba. Poproszę, aby będzie ci dane. Doktor Joe Dispenza, Uwolni swój potencjał. No nie wiem, czy Bob Proctor napisał jakieś książki, nie wiem. Takich, kurczę, jest mnóstwo. Książka, którą teraz myśmy wydali, Ty też możesz być bogaty. Roberta Russella, Ty też możesz być bogaty. Zdecydowałam się na przetłumaczenie tej książki, ponieważ ona super tłumaczy też nasze myślenie, jak my sami sobie to wszystko robimy. Więc też oczywiście polecam tą książkę. Ciężko, słuchajcie, ciężko mi tak nagle z rękawa polecieć, bo ja mam chyba ze 100 książek. Więc książki Neville'a Goddarda, prawda? Książki Neville'a Goddarda, wszystkie jakie są, bo bardzo Neville też mi pomógł, ale zauważcie, że są książki, które są skupione typowo na myśleniu, a są książki, które są na przykład, nie wiem, nawyki ludzi bogatych, tak? Więc tam troszkę też jest o biznesie. Każdy z was musi znaleźć tą książkę jakby dla siebie. Ta cała moja wiedza, która jest na YouTube, jest połączona i na szkoleniach przede wszystkim moich, razem, jest jakby zebraniem tej całej wiedzy z wszystkich szkoleń, z książek. I ciężko mi teraz nagle z rękawa, które takie książki, audiobooki. Nie słucham audiobooków, nie czytam e-booków, raczej lubię fizyczne książki, więc czy mam coś takiego tutaj? Nie mam nic takiego nawet przy sobie, powiem szczerze. Także nie. Proszę zobaczyć sobie, Karolina, u mnie na Instagramie wyróżnionych są polecajki. Ja tam wrzucam książki. Dobrze? Jak tam są zdjęcia też książek, to będzie najlepsze, bo nie potrafię tak nagle powiedzieć 20 tytułów. O, Kody podświadomości też, tak, Pawlikowskiej, tak, ja polecam. Zgadza się, to jest, żeby tutaj zrozumieć, jakie jest nasze myślenie, jakie mamy te przekonania, które są po prostu negatywne. Emilia, muszę napisać własną książkę. Tak, książka jest, kochani, już napisana. Teraz wybieramy tylko okładkę do mojej książki i idzie do druku, także ona się pojawi za parę miesięcy. Mam nadzieję, że może za jakieś 3 już. Tak, jest gotowa. Pani Marto, otrzymuje Pani liczne nagrody za pracę. Udziela Pani masę wywiadów, których tematem są pieniądze i obrana ścieżka kariery. Bez wątpienia lata doświadczenia sprawiły, że no, jest Pani bezkonkurencyjna w tym, co Pani robi. Jest Pani świetnym ekspertem. Daje to Pani motywację do dalszej pracy? Tak, oczywiście tak, dlatego że cała ta moja przygoda z Pokochaj Pieniądze zaczęło się od tego, że ja zaczęłam zmieniać swoje życie i zobaczyłam, że to działa.
I ja mówiłam o tym moim znajomym, ja się nagrywałam na Messengerze, na WhatsAppie i tak dalej, wszystkim. Mówiłam mojej mamie, mojemu bratu, jednemu, drugiemu. Cały czas o tym mówiłam. Po prostu powiedziano mi, Marta, ty musisz mówić do ludzi. Bo ja nie mogłam, jak widzicie, ja nie mogę się zamknąć, ja mogę mówić godzinami na ten temat. Więc powiedziano mi, Marta, ty musisz mówić do ludzi. A ja mówię, ale jak, ale gdzie, w jakim sensie, co ja, co mam mówić, jak, prawda? No idź na Facebook, zrób live i zacznij do ludzi mówić. Bo ja chciałam tak bardzo dzielić się z ludźmi tym, tą wiedzą, co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby im pomóc, żeby pokazać, że to działa. Więc jakby stałam w miejscu 6 miesięcy, w końcu jedna moja znajoma koleżanka, Danusia, zawsze będę to mówić, napisała do mnie pewnego dnia i mówi, Marta, ale ty załóż grupę. Ja mówię, wiesz co, a to może i jest dobry pomysł. I założyłam grupę i po prostu myślałam sobie, jak ją nazwać. Mówię, pokochaj pieniądze. Miało być pokochaj pieniądze, żeby mieć ich więcej. I teraz to jest troszkę za długa nazwa, ale chodziło o to, moi drodzy, że nie chodzi o pokochanie pieniędzy, jako żeby je czcić w ogóle jako Boga, zupełnie żadne takie. Tylko zwróćmy uwagę, że my potrzebujemy naprawić relację naszą z pieniędzmi. Ile ludzi mówi, pieniądze są brudne, prawda, w ogóle o pieniądzach się nie mówi, w ogóle ty tylko chcesz pieniądze, czyli jest taka pogarda, takie poczucie, że te pieniądze to jest jakieś zło, o tym nie można mówić, temat tabu, że posiadanie pieniędzy jest złe, taki temat, o którym ludzie nie chcą mówić i tu jest ta relacja po prostu zaburzona. I ja powiedziałam, że popatrz, to jest tak, jakbyś ty miał relację ze swoim partnerem tego typu, a nie będę o nim mówić, nie będę o niej mówić, nie chcę z nią przebywać, jak jest to dobrze, jak nie, to jeszcze lepiej, prawda? I ta relacja jest zaburzona. I tutaj jest tak samo z pieniędzmi, że ta relacja jest taka, że one jakby chciały przyjść, jakby one chcą przyjść, ale ty mówisz, nie chcę z tobą rozmawiać. W ogóle jesteście brudne. I ona, okej, dobra, jak ona tak mówi, to okej, dobra, to idziemy z tobą. Albo przyjdą i wyjdą. Więc tu chodzi o naprawienie tej relacji, że pieniądze są dobre, jest okej zarabiać, jest okej mieć marzenia, jest okej pojechać 3 razy na wakacje, jest okej mieć firmę, to jest okej, że ja tego chcę. Czyli nie oznacza to, że jeżeli ja chcę pieniądze, jeżeli ja chcę spełniać swoje marzenia, jeżeli ja chcę poprawić życie mojej rodziny, moich dzieci, to ja jestem złym człowiekiem, bo ja chcę mieć więcej pieniędzy, żeby mi było na to stać, tak? Ja pamiętam, kiedy zaczęłam zarabiać więcej, mój dziadek jeszcze wtedy świętej pamięci potrzebował opiekę po prostu całą miesięczną, gdzie w Polsce to wtedy było w okolicach, wtedy w 2020 około 4000 zł. Słuchajcie, 4000 zł, czy jakoś tak, albo nawet i więcej, bo chyba 3-5 do 4000. Ja mówię, Boże, kto teraz ma tak, że jest na etacie i może sobie na coś takiego pozwolić, prawda? A tutaj nie da się, bo człowiek idzie do pracy, mama pracuje, nie da rady, musi ktoś się człowiekiem opiekować, prawda? I to są takie kwoty. Więc ja powiedziałam sobie, że ja zrobię wszystko, żeby mnie było na to stać, żebym ja mogła pomóc mojej mamie, żeby mnie było stać na tego typu rzeczy. Dlatego zobaczcie, że pieniądze są dobre, bo one są tylko i wyłącznie takim środkiem, to jest tylko takie narzędzie. Ale zwróćcie uwagę, że ilu osobom i jak może zmienić się wasze życie, ilu osobom możecie pomóc i jak może zmienić się wasze życie, bo jak macie, możecie pomóc, a jak nie macie, to jak? Czyli z pustego nie nalejesz, musisz sobie napełnić, więc należy poprawić tę relację i zmienić to myślenie, że te pieniądze są złe. Nareszcie ktoś musi zacząć mówić, że to jest dobre, że posiadanie pieniędzy jest dobre i każdy ma prawo je mieć. O to w tym wszystkim tutaj chodzi, słuchajcie. Dlatego tak to właśnie było z moją grupą, że postanowiłam tutaj ją otworzyć i zaczęłam mówić, bo poczułam taką ogromną po prostu potrzebę dzielenia się ze światem, żeby pokazać innym ludziom, że to się da. To było coś takiego, słuchajcie, halo, ja dałam radę, wy też dacie radę. To było dosłownie to. I zaczęłam mówić. I ludzie zaczęli zapraszać inne osoby do grupy. Rozkręciło się niesamowicie. Potem zaczęło mnie pytać o szkolenia. W ogóle cały czas mam teraz tak, że ktoś mówi, Marta, zrób to, a może taki produkt, a może taka usługa, a może to. Cały czas ludzie do mnie piszą, czego oni chcą, co oni ode mnie jeszcze chcą. Więc nawet ja nie muszę wymyślać, tylko ja patrzę, o co mnie proszą, co by chcieli i staram się wyjść po prostu naprzeciw z tym wszystkim. Tak to wygląda. Pani Marto, mamy kolejne pytanie, tym razem Kameleonka pyta o sposób pani Marty na lęk przed wystąpieniami publicznymi.
Tutaj jest, no, trzeba popracować nad pewnością siebie, miłość do siebie, czyli jeżeli ja się boję, może inaczej, trzeba, kolejny krok zawsze to jest wyjście ze strefy komfortu. Więc ja pamiętam, że jak odbierałam nagrodę Businesswoman Award, to było w tamtym roku we wrześniu, to stresowałam się, że muszę wyjść, muszę coś powiedzieć i tak dalej. I po prostu to było takie uczucie, że ja wiedziałam, że to jest kolejny krok i ja muszę to zrobić pomimo tego strachu. Więc jakby oddechy, ja mówię 10 oddechów i idziemy do przodu, ok? Ale też praca poprzez afirmację na zasadzie dam radę, jestem zajebista, jestem fantastyczna, jestem pewna siebie. Wszystko to są afirmacje i autosugestia dla naszego umysłu, czyli przez to będziemy się stopniowo czuć lepiej i lepiej. Pamiętajmy, takie rzeczy, te wystąpienia, one prowadzą nam tam, gdzie my chcemy być, więc jest to częścią tego, prawda? Nie możemy się tutaj bać. Pytanie drugie jest też, czy to jest, czy ty chcesz to robić, prawda? Czy to jest coś, że ktoś cię na przykład zmusza, czy ty powinnaś, ale boisz się, więc musimy się zastanowić, bo jeżeli nie chcę tego robić, to nie jest coś, co ja bym chciała, no to nie, ale jeżeli czujesz, że to poprowadzi cię dalej, no to tak. 10 oddechów i do przodu, jak ja to mówię. Pani Marto, to zanim 10 oddechów, skąd pani ma w sobie tyle siły, tyle energii do pracy, do realizacji wyzwań zawodowych? Bo na pewno spędza pani jakoś czas wolny i ma pani na pewno jakieś hobby oprócz pracy zawodowej. Okej, więc tak. Ja jestem, tak jak każdy z was, taka sama. W sensie, że też mogę być czasem smutna, mogę się zdenerwować czy coś, ale ja wiem, że nie mogę siedzieć w złości, czy w zdenerwowaniu, czy tam w smutku długo, bo ja zaczynam to przyciągać. Czyli ja wiem, co należy robić, mianowicie ja mówię sobie, Marta, dasz radę, jest w porządku, wszystko tutaj, to jest tymczasowe. I dalej, zawsze robię jedno, co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej. Czyli jeśli ja, coś się wydarzyło, to ja mówię, dobra, okej, zostawiamy to, przestajemy się skupiać na problemie, co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej. Włączę sobie Netflix, wyjdę na spacer, pójdę na basen, pójdę poćwiczyć, spotkam się ze znajomymi, nie wiem, pójdę z moim partnerem, napijemy się drinka, na przykład pochodzę po plaży, przejadę się, pójdę na rower, wszystko jedno co, cokolwiek, co spowoduje, że będę czuła się lepiej. Zawsze jest to, co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej, czyli wychodzimy z energii problemu, wchodzimy w energię rozwiązania, więc jestem tak samo, jak każdy tutaj z was normalnie człowiekiem, mam uczucia i wzloty i upadki, natomiast ja wiem dobrze, jak trzeba się z tego po prostu podnieść. I zaraz mogę mieć 2 godzinki, godzinkę, ale wracam z powrotem do tego, bo ja wiem, że to, jak ja się czuję, przyciąga, ok? Albo dobre, albo te rzeczy, których ja nie chcę, więc muszę panować nad tym, co ja mam w głowie, co ja sobie mówię i jak ja się czuję i robię wszystko, żeby poczuć się lepiej. Na pewno książka będzie przed gwiazdką, tak. Słuchajcie, przypominamy po raz kolejny o pytaniach. Zadawajcie je w komentarzach. Już pojawiło się kilka pytań. To, co mówi pani Marta, odważcie się i pytajcie śmiało, a ona na pewno postara się na wasze pytania odpowiedzieć. Pani Marto, ja z kolei pracuję w Immobooking, tutaj za mną piękny baner naszej firmy. Niedawno zawarliśmy ugodę ze znaną firmą Booking.com. Chcemy stale podnosić jakość naszych usług, dążymy do coraz wyższych celów stopniowo. Czy to dobry krok na drodze ku rozwojowi? Oczywiście, że tak. Zawsze otwieramy się na nowe, zawsze idziemy do przodu. Pytamy się tylko siebie, czy to jest dla mnie dobre i czy ja chcę to zrobić. Po prostu. Bo ja też jestem za tym, żeby robić rzeczy, które lubimy, które chcemy, które są naszą pasją, które sprawiają nam przyjemność. I ja też jestem oczywiście zawsze otwarta na różnego rodzaju współpracę i tak dalej, więc to my mamy, kiedy tworzymy naszą wizję, to zobaczymy, że pojawiają się różni ludzie, sytuacje, które nas do tego miejsca prowadzą. Więc jak najbardziej jestem po prostu za wszystkim, co nas prowadzi tam, gdzie my chcemy być. Pani Marto, też w kontekście realizacji naszych marzeń, planów, nasz autorski system został zintegrowany ze sztuczną inteligencją opartą na API OpenAI, znanej firmy tworzącej chat GPT, która dokonuje optymalizacji, ale też
pomaga biurom, agentom nieruchomości dokonać optymalizacji i wizy poszczególnych wyborów, czy to nieruchomości, czy to lokali. Chcemy, żeby nasz portal uczył się poprzez sztuczną inteligencję. Ale pytanie, czy w dzisiejszych czasach, kiedy coraz bardziej stawiamy na sztuczną inteligencję, na media społecznościowe, czy jest to dobre? Bo pojawiają się też zarzuty, że wkrótce sztuczna inteligencja wyprze ludzi. I co wtedy? No, co ja mogę tutaj powiedzieć? Nie powiem tak i nie powiem nie. Ja oczywiście jestem za tym, żeby automatyzować jak najwięcej, to na pewno tak. Natomiast tutaj w tej kwestii do końca nie mogę się wypowiedzieć. Ja osobiście nie używałabym tego, ale każdy, bo w moim przypadku, bo to jest mój biznes jest zupełnie inny, ale każdy musi popatrzeć na swój biznes, co to jest i jak jemu może to pomóc, więc każdy jakby jest inny. Tutaj ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, że tak czy nie, bo u mnie nie, bo ja jestem żywą osobą i ja mam kontakt z moimi tutaj widzami, ludźmi, klientami i tak dalej, prawda? Tutaj kwestia u pana jest zupełnie też inna, więc no, każdy musi podejść do tego jakby indywidualnie. Nie mówię, że nie, ale u mnie jednak ten kontakt z człowiekiem jest ważny. Jak ktoś ze mną rozmawia na Instagramie czy Facebooku, to wiecie, że to jestem ja, to nie jest bot, to nie jest sztuczna inteligencja, to ja odpowiadam po prostu zawsze tutaj, tak? Więc dla mnie ta relacja jest bardzo ważna, ale każdy musi zobaczyć, co jemu będzie pasować w biznesie, więc tak jak powiedziałam, ani nie jestem na nie, ani nie jestem na tak tutaj, to po prostu nie jest moje, okej? Okay? Pani Marto, mamy kolejne pytanie. Tym razem Edyta Haladus pyta, jak się przełamać, żeby wyjść do ludzi ze swoim produktem? Edyta, ja polecam, mam u mnie na w grupie Pokochaj Pieniądze, bo tak bym powiedziała najszybciej, jest live i te powiem numerki, proszę sobie zapisać, 77 86 87 lub ostatnie końcowe, które są na YouTube, gdzie ja tłumaczę tam o biznesie wszystko i o klientach. Moje szkolenie Bądź magnesem na klientów jak najbardziej tutaj też polecam. W takim szybciutkim skrócie, dlaczego? Dlatego, że ja nagrałam chyba 27 godzin na moim szkoleniu na ten temat i tutaj powiedzieć, że to jest niemożliwe. Co zrobić? Wiara w siebie. Dalej. Pracować nad poczuciem własnej wartości, bo jeżeli ja boję się powiedzieć o moim produkcie, to nic z tego nie będzie, bo jeżeli ja będę się chować, czyli ja nie wierzę w siebie, nie wierzę, że dam radę, tak, boję się krytyki, no to tutaj ten mój self-concept, czyli moje poczucie własnej wartości jest niskie. I jak ja chcę zbudować biznes, skoro ja się będę chować? Jak byście tutaj mogli mnie słuchać i korzystać z mojej wiedzy, gdybym ja się bała pokazać w mediach społecznościowych? Nigdy byście mnie nie zobaczyli? Czy co? Nigdy nie pomogłabym tak ogromnej ilości ludzi. Więc jeżeli ty boisz się, to po prostu ludzie, którzy czekają na twój produkt, nie mogą go zobaczyć. Praca, afirmacje na temat siebie. Jestem cudowna, jestem wspaniała, wszystko mi wychodzi, dam radę i tak dalej, i tak dalej. Miłość do siebie, wpisać sobie na YouTube, na Google, na Google, jakie są afirmacje i po prostu napisać sobie je i stosować, ale bardziej bym poszła właśnie w miłość do siebie. Bo jeżeli pani nie Marto, czuć się, ja mamy kolejne nie pytanie. Mamy kolejne pytanie. Tym razem Dom pod szczęśliwą liczbą pyta, co jeżeli nie pracuję, a chciałabym mieć pieniądze? Szukam pracy zdalnie. To samo robimy. Ile chcesz zarabiać? Zarabiam tyle i tyle, pracując zdalnie. To jest ta afirmacja. Powiedzmy, zarabiam 5000 zł miesięcznie, pracując zdalnie. To jest twoja afirmacja. Z tego coś tam się pojawi. Tylko trzeba być otwartym. Intuicja nasza, bo to jest tak. Afirmuję i nagle okaże się, że moja koleżanka dzwoni. Słuchaj, wiesz co, szukają tam kogoś, nie jesteś zainteresowana. To tak będzie wyglądać. Albo otworzysz laptop i pojawi ci się jakaś informacja. Albo nagle, o, może by to aplikować. Więc to jest w ten sposób, mam mieć oczy i uszy otwarte. Ale taka afirmacja. Zarabiam tyle i tyle miesięcznie, pracując na przykład zdalnie, prawda? Kolejne pytanie, pani Marto, tym razem Gotuj z Bella w TM6 pyta, no właśnie, jak żyć według PP, jeśli ma się świadomość tego, co globaliści szukują dla całego świata? Jeżeli twoja uwaga idzie w tamtym kierunku, to jesteś nakręcana poprzez strach i właśnie oni tego chcą, żeby ludzie byli w energii strachu.
a my tego nie chcemy. Bo jeżeli jesteś świadoma i wiesz, że ty kreujesz swoją rzeczywistość, tak to fajnie było, mówił w którejś książce Neville pisał, chyba Neville, albo to jest, już nie pamiętam, albo może to jest cytat z Biblii, nie pamiętam, nie chcę mieszać, ale gdzieś to było fajnie napisane, chyba przez Filipa Kondeckiego z grupy Neville'a Goddarda, że jeżeli, może być tak, że po lewej umierają, po prawej umierają, ale jeżeli ty w głowie stoisz tak, że wszystko jest ok, to nigdy tobie nic się nie stanie. My dlatego nie skupiamy się na tym, co mówią inni, czyli nie wkręcamy się, ok? Czyli jakby to powiedzieć, my to widzimy, ja to widzę, ja widzę, co się dzieje, ale czy to ma mieć wpływ na to, jak ja się czuję? Nie, nie może, bo jak ja się czuję, tak przyciągam. Czyli zobaczcie, to co ostatnio mieliśmy pandemię, prawda? Widać było, co gdzieś tam się działo, ja nie oglądam wiadomości, nie czytam niczego negatywnego. Czyli zobaczcie, karmcie swój umysł tylko tym, co jest dla was korzystne i dobre. Nie karmcie swojego umysłu wiadomościami, tym wszystkim, że jest źle, beznadziejnie, jutro koniec świata. Bo będziecie żyć w strachu i będziecie te rzeczy u siebie po prostu manifestować. A po co? Po co nam to? Czyli była pandemia, nigdy nie byłam chora. Nigdy. Nosiłam maseczki, bo trzeba było nosić maseczki, byłam tu, byłam w Polsce, wszędzie. Nigdy nie byłam chora, moja mama, moja rodzina, nic się nie działo. Nigdy. Wiedziałam, że to jest, ale ja kompletnie tego nie brałam do siebie. Czyli co? Wiem, że to jest, ale ja się tym nie przejmuję, mnie to nie dotyczy. Czyli inaczej będzie tak, że ktoś ciągle choruje na grypę, ale ja nie choruję, bo ja nie myślę o tym, że ja zaraz zachoruję, że wyjdę, o Jezu, muszę uważać, żeby nie było chłodno, żeby to mnie nie przewiało, będę mieć grypę. Bo co? Pisanie czarnych scenariuszy. To jest tak samo, nie przechodź przez tą ulicę, bo cię potrąci. Jak będziesz tak myśleć, to cię potrąci. To jest identyczne. Więc nie karmimy umysłu rzeczami negatywnymi. Dlatego też ja mówię, posprzątać swoje media społecznościowe. Wszelkie jakieś religijne, jakieś konflikty, jakieś wojny, nie wiadomo co, usunąć to wszystko. Trzymajmy się rzeczy pozytywnych, które powodują, że czujemy się dobrze, że czujemy się fajnie. Po co my się mamy dołować? Po co my się mamy dobijać? W jakim celu? To w ogóle nie ma sensu. Prawda? To w ogóle nie ma sensu, więc nie dajmy się temu. To jest, ale nie musimy w ogóle o tym myśleć. Oprócz tego, że jest Pani świetnym coachem i mentorem w temacie pieniędzy, widać, że jest też Pani świetnym psychologiem. Doskonale potrafi Pani odczytać to, z czym ludzie się do Pani zwracają. Pani Marto, prowadzimy live challenge. Nasi goście zapraszają kolejnych rozmówców. Może jest jakaś osoba, tudzież osoby, które chciałaby Pani nominować, żebyśmy wzięli je w ogień pytań. Dobrze, więc muszę przyznać, że ostatnio brałam udział jako prelegent w takiej konferencji online, produktu online i tam jedna z osób, która również się wypowiadała i muszę przyznać, że bardzo mi się ta osoba spodobała, mianowicie jest to Marcin Osman, ja zaraz napiszę do niego, że tutaj o nim powiedziałam. Bardzo fajnie, na pewno wiele ludzi go zna. Marcin Osman jest fajny, dlatego że ja mówię tutaj o osobach, które też są powiązane z biznesem i z pieniędzmi, prawda, więc nie będę mówić tutaj o osobie, która, nie wiem, uczy gotowania, no bo jakby nie mówimy na ten temat, prawda. Więc ja myślę, że Marcin Osman byłby bardzo, bardzo ciekawym gościem. Także ja tutaj polecam, żeby zrobić z nim kolejne nagranie. Super, w takim razie gratulujemy panu Marcinowi tej nominacji. Wkrótce się z nim skontaktujemy. Pani Marto, czego mogę pani życzyć? Takiej wspaniałej osobie, kobiecie sukcesu, z którą mam teraz przyjemność rozmawiać na dalsze lata pracy i kariery zawodowej. Tak sobie myślę, bo ponieważ ja jestem osobą szczęśliwą, oczywiście mam swoje wizje, mam swoje marzenia, mam cele, ale jakby taką, to co jest połączone w sumie, no, nie to, że, bo to nie chodzi o rzeczy prywatne, tutaj wszystko jest w porządku, ale powiedziałabym, że chciałabym, żeby jeszcze więcej osób otworzyło się na tą wiedzę, co oznacza, żeby uwierzyli w siebie i uwierzyli, że mogą i że jest to dla nich możliwe. Czyli im więcej osób będzie stosowało to, co ja mówię, czyli będzie dokonywało tej zmiany wewnętrznej,
bo zmiana zaczyna się od nas. Pomyślmy tak, ja siebie zmienię, przekazuję wam. Wy się zmienicie, przekazujemy partnerowi. Przekazujecie dzieciom. Dzieci przekazują dalej, prawda? Czyli robi się ta zmiana taka globalna. I o to mi chodzi, żeby dzieci, te, które są po prostu małe teraz, jeżeli my będziemy uczyć je na zasadzie dziecko, dasz radę, możesz mieć pieniądze, możesz spełniać swoje marzenia, to już jest po prostu sukces. Bo ile jest takich osób, gdzie dzieci właśnie, mówi się dzieciom, że co ty zwariowałeś, czego ty chcesz, po co ci to, na co ci tyle pieniędzy, pieniądze są złe, pieniądze dobre, musisz się kształcić, jak nie będziesz mieć wykształcenia, nie będziesz mieć pieniędzy i po prostu są, wiecie, albo dlaczego masz trójkę, a nie szóstkę, prawda? I jest to takie dołowanie tych osób, natomiast tych dzieci. Natomiast jeżeli my od dziecka bylibyśmy, ja tutaj, moi rodzice wspaniali, to nie o to chodzi, słuchajcie, tylko chciałabym powiedzieć, że gdyby w telewizji, w szkołach, czy rodzina mówi nam, dasz radę, Marta, super, fantastycznie, pewnie, wspieram cię, okej, masz trójkę, ale następnym razem będzie czwórka, albo będzie piątka, dasz radę, też możesz spełniać marzenia, pewnie, że będziesz mieć pieniądze. Oczywiście, że tak, prawda? Jakby to było w ten sposób, to dzisiaj my nie musielibyśmy zmieniać swoje przekonania przez 2, 3, 4, 5 lat. Także że dzieci w ogóle przychodzą na świat z otwartym umysłem i one chłoną jak gąbka. To, co mówią rodzice, to, co robią rodzice, to, co mówią w szkole, one to chłoną. I one myślą, że to jest prawda. Więc jeżeli my jako rodzice będziemy wspierać te nasze dzieci, to one nie będą mieć takich problemów jak my dzisiaj. I o to chodzi. Czyli niech to się rozchodzi na więcej i więcej i więcej i więcej. Pani Marto, zanim zakończymy nasze spotkanie, jest jeszcze jedno pytanie od Aya Lifestyle Fan. Jestem sfrustrowana, gdy widzę niesprawiedliwość na świecie. Chcę działać. Jak skorzystać z Pani rady i zarazem być force for social justice change? Wszystko możemy zmanifestować. Czyli jeżeli tak jak tutaj Aya mówi, że jesteś sfrustrowana, zdenerwowana, poprzez sfrustrowanie, zdenerwowanie, złość kreujesz swoje rzeczywistości i jeszcze więcej tego samego. Więc jeżeli ty dokonasz w siebie zmiany, będziesz miała więcej siły, żeby pomóc innym ludziom. A z takiej energii nic. Czyli ja nie mogę się wkurzać, że jest taka bieda w różnych krajach. Czy na przykład tutaj na Dominikanie. Boże, ludzie mają pieniędzy, bo są ludzie bogaci, są też bardzo biedni, ale wszędzie. Co mi przyjdzie z tego, że ja będę się wkurzała na to? Co? Ja się skupię na tym, jak ja mogę zarobić i jak ja mogę pomóc drugiemu człowiekowi. Proste. Więc ja pomagam komu mogę. Ja tutaj czasem, tutaj jest bardzo dużo osób na przykład z Haiti. Mówię nam tą sytuację. Leżał chłopak przed McDonaldem na chodniku. Mówię, słuchaj, jesteś głodny, tak, poczekaj. Kupiłam mu wszystko, podzielił się z drugim. Czyli jak ja bym nie miała, to jak ja mogę? Co mi przyjdzie z tego, że ja się będę mówić, o Boże, takie biedne dzieci, o Jezu, co mam zrobić? I ja nie śpię w nocy, ja się denerwuję, ja się stresuję. A co ja mogę zrobić? Nic. Ale kiedy ja zmienię siebie i zmienię swoją sytuację, wtedy ja mogę pomóc finansowo tym osobom. Więc po co mamy się wkurzać? To jest tyłem do przodu. To po prostu jest myślenie tyłem do przodu. Napełnij swoją szklankę tak, żeby się przelewało i wtedy będziesz mogła pomóc drugiej osobie. Z pustego nikt nie naleje. I z tym wspaniałym przesłaniem od Pani Marty Was zostawiamy. Pani Marto, ja w imieniu całego portalu i zespołu Imo Booking życzę wielu, wielu wspaniałych zrealizowanych projektów, nagród, sukcesów w życiu zawodowym, ale przede wszystkim życzę tego, by była Pani dalej tą wspaniałą osobą, która inspiruje innych do tego, by zmienili swoje życie. Bardzo, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję uprzejmie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wszystkie miłe słowa, dziękuję, że byliście tutaj z nami. Oczywiście zapraszam do mnie na Pokochaj Pieniądze, do grupy na Facebooku czy na oczywiście Instagram Pokochaj Pieniądze. Jeżeli ktoś woli, na YouTubie też można mnie słuchać jako Marta Manters. Polecam nie poddawać się, bądźcie systematyczni, wierzcie w siebie. Naprawdę wszystko da się zrobić, tylko musicie w siebie wierzyć i musicie wszystko robić z wizją, że już wygraliście. Okej? Okay? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Pa, pa. Do zobaczenia. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia.